dzisiaj zapytamy mieszkańców Andrychowa o to, ile kosztuje bochenek chleba. A sam, gdybym miał odpowiedzieć na to pytanie, to pewnie odpowiedziałbym, że to nie jest tak, że bochenek jest droższy czy tańszy. Gdybym miał powiedzieć, co w życiu cenię najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. Ludzi, którzy podali mi pomocną dłoń, kiedy sobie nie radziłem, kiedy byłem sam. I co ciekawe, to właśnie przypadkowe spotkania wpływają na nasze życie. Chodzi o to, że kiedy wyznaje się pewne wartości, nawet pozornie uniwersalne, bywa, że nie znajduje się zrozumienia, które by tak rzec, które pomaga się nam rozwijać. Ja miałem szczęście, by tak rzec, ponieważ je znalazłem i dziękuję życiu, dziękuję mu. Życie to śpiew, życie to taniec, życie to miłość. Wielu ludzi pyta mnie o to samo, ale jak ty to robisz, skąd czerpiesz tę radość? A ja odpowiadam, że to proste. To umiłowanie życia, to właśnie ono sprawia, że dzisiaj na przykład buduję maszyny, a jutro, kto wie, dlaczego by nie, oddam się pracy społecznej i będę choćby sadzić dość marchew. Wie pani, jaka jest cena chleba? Jaka jest cena chleba, bo ja chleb kupuję. Aha. A to jak orientacyjnie? Kilogram chleba kosztuje 7,80. Czyli jest dużo drożej niż było? No na pewno. Okej, okay, super, dzięki. Witam. A dzisiaj pytamy o cenę chleba. Czy mieszkańcy znają cenę chleba? Jednego bochenka. Jeden bochenek chleba kosztuje 14 zł dużego u Frysia. Mhm. Okej, okay, to jest drożej niż w ubiegłym roku? No, na pewno drożej. Mhm. Ta cena jest dla pani niepokojąca? Myśli pani, że ona będzie spadała, czy będzie rosła? Myślę, że będzie rosła. Zależy, jakie będą plony. Mhm. Przykro mi, ale nie. Dlaczego? Nie je bo mieszkam, chleba? Jem, ale mieszkam od niedawna w Andrychowie, po Aha. 17 latach za granicą. Okej. Okay. I szczerze powiem, że jeszcze się zbytnio cenami nie interesuję. A od kiedy pani tutaj już jest w Polsce? Trzeci miesiąc. Trzeci miesiąc, to jaka była cena chleba za granicą? No tak z euro 50. Mhm, czyli tanio. No. Jednego bochenka. To jest tanio, okej. Okay. To niech pani się dowie, jakie ceny są w Polsce, to dopiero będzie zaskoczenie. No chyba muszę zacząć sprawdzać, ale no, szczerze powiem, że nie wiem. Okej. Okay. 6 zł 7. No, okej. Okay. Nie mam pojęcia. Też 7-8 zł. Okej, okay. Dobrze. No powiem wam, że trafiliście, dzięki. Tak? A no panu ja nie wiem, nie powiem, bo chleba, że mi jeszcze nie kupował. Nie. A strzelajcie, ile może kosztować jeden bochenek? Złotówkę? No nie, drożej. A kolega? 3 zł. No więcej panowie, więcej. Ja nie. Pytamy, czy mieszkańcy znają cenę bochenka chleba, czy panie znają? Pewno. Ja nie znam. Ponad 5 zł, co niektóre chleby kosztują. Na osiedlu po południu bodajże robią przecenę pozostającego chleba, tak mi się wydaje, ale ponad 5 zł to jest standard. A czy ta cena wzrosła w stosunku do lat ubiegłych? No, oczywiście, że tak. Co idzie do góry, wszystko idzie wszystko do góry. Wszystko idzie powoli. Tak, wszystko idzie do góry. No. Tak to co, wygląda. Tym się trzeba pogodzić. No. No nie zawsze można się pogodzić. No nie zawsze. Dla takich, wie pan, biednych, co mają małe renty, no to jest naprawdę. Dużo, no tak. No. Cały czas muszą. A tu trzeba prąd płacić, wodę płacić, węgla kupić na zimę. Drzewa kupić. Pensje idą w górę, emerytury idą w górę, załóżmy, bo są te waloryzacje, ale automatycznie wiadomo jest, że wszystko pójdzie w górę. Wszystko idzie do góry. Jak idzie benzyna w górę, to wszystko idzie. Wszystko idzie do góry. Wszystko, w sklepach wszystko idzie do góry związane. Tak samo, czy dostajemy, jak się to nazywa w marcu, to rewaloryzacja. Wszystko idzie do góry w sklepach. No. No i na jedno wychodzi. No, a co zrobić, żeby to odwrócić tą sytuację? Wiem, co zrobić. To już muszą ekonomiści chyba się nad tym pochylić. Najlepiej, żeby to zrobiły osoby, które się na tym znają. Mhm. Natomiast bo politycy mogą sobie mówić tak. Ja bym chciała raz w miesiącu dostać taką wypłatę, czy jak pensję, ja go nie dostaję. A niech se wezmą moją, niech se wezmą moją, niech żyją, przeżyją miesiąc. Mama, będziesz na mamniusa. Co, będę? No dobrze, będziesz bardzo fajna mamniusa. Wypowiedź. Pozdrawiamy oczywiście, dziękujemy. Panie. Dziękujemy, do widzenia. Nie wiem, to czy jest drogi, jest, 7 zł chyba kosztuje. Aha, okej, okay. Dobrze. No. Też nie wiem. A myślicie, że jest drogi? Nie, koło dychy? Koło 5 zł.
No, między 5 i 10 no, są nawet droższe, no ale to macie rację. Ale myślicie, że te ceny idą w górę? Tak, tak. Dlaczego? No bo jest inflacja. Wie pan co, mąż kupuje, nie okay. wiem. Ale, narzeka? Nie, w ogóle to kupujemy na naturalnym, na maślance, na jogurcie, aż z Zubrzycy, to przy Biedronce jest okay. sprzedaż tego chleba. W każdym razie, jak co, to jeszcze w piekarni u Frysia jest dobry graham, tutaj w każdym razie, a w Piskorku. Synowa, jest duży różny wybór i z kolei synowa kupuje i to jest w ogóle na poziomie wszystko, pierwszej klasy, ale wszystko tam narzeka. Jest drogie, nie narzeka. Nie jedzie łaciną jak wraca ze sklepu? Nie. Dwa razy, bo ja nie mieszkam w Andrychowie, tylko w Targanicach. Jesteśmy w Andrychowie na zakupach we wtorek i piątek i w każdym razie zawsze kupuję pasterski 70 deko, 5 zł coś kosztuje chyba. W każdym razie krojony i jeden bochenek mrozi w zamrażarce, a drugi po prostu daje do lodówki, bo jeżeli ma jeszcze po prostu chleb, to jest bardzo ciekawy. I w każdym razie jest wspaniały, cały tydzień się je aż do następnego zakupów do piątku. No i piękną pani reklamę zrobiła. I wie pan co? Ani kawałka skórki chleba nie wyrzucam. Mhm. Po prostu nie wiem, ale wyniosłam to w domu. Tata miał chleb zamknięty. Jak był głodny, to śrubokrętem do komody się dostał. I ukroił kawałek chleba. Wiadomo, że to był chleb pieczony wtedy w gospodarstwie, bo w Brzezińce Dolnej, tata rodem jest z Brzezinki Dolnej, a ja w Górnych Targanicach się urodziłam, a mieszkam w Targanicach Dolnych. Myśli pani, że te czasy kiedyś jeszcze wrócą? Że chleb będzie tak drogi, że trzeba będzie go zamykać? Wie pan co, są czasy bardzo niepewne. Mhm. I dla niejednych wszystko możliwe, że będzie ograniczenie tego chleba. Na razie jest dostatek, ja mam zapewnioną emeryturę. Dopóki będą płacić i będę żyła, to jak to mówią, wypracowałam sobie pieniądz. Ale co z następnym pokoleniem i jak z tą pracą i jak no wiadomo, że teraz wycofują śmieciowe umowy, że to zatrudnienie inaczej, że ZUS-y, że to... Ale w każdym razie no, ta pandemia, nie wiadomo jak ona będzie długo trwała i jak się rozwinie jeszcze. Jak wpłynie na gospodarkę i wszystko możliwe, że możemy po prostu pragnąć nawet tego chleba, bo czasem będzie, mogą czasy nastać takie, że ten pieniądz może być, ale tego chleba nie będzie miał kto upiec. Bardzo mądrze powiedziane. Anusz będzie, no przecież ludzie przy tej pandemii padają jak muchy na całym świecie. Ja przeproszę Dobrze. Pana. Miłego dnia. Wzajemnie. Pozdrawiam. Zdrowia życzę. A można wiedzieć, co tak, to dla radio? Dla Mamniusa. Dla Mamniusa. O, to tak. Będzie tak. na będzie, internecie. Zobaczy się pani. Na serio co? Pan mnie sfotografuje? Tak, będzie pani wypowiedź, wszystko będzie także. Jeju. No nic.